Spowiedź przede wszystkim ma być żywym spotkaniem z Bogiem. Ma być takim spotkaniem, który zmieni wszystko. Czasami na przykład uświadamiam ludzi, że największym egzorcyzmem jest spowiedź. Ludzie, którzy pogubili się w swoim życiu, którzy doświadczają syfu tego, jak zły duch zaczyna ich atakować, od razu na przykład krzyczą, że potrzebny im egzorcysta. Tylko dlatego, że poczytali, że to jest takie, wiecie, wow, że coś tam się dzieje. Egzorcyzm, choć konieczny, potrzebny, ważny, piękny, to jest tylko i wyłącznie modlitwa błagalna. Czyli kapłan prosi Boga o uwolnienie, a konkretne, żywe działanie Pana Boga dzieje się w sakramencie.